Witam Was na kanale Szpejtech. Po długiej nieobecności Przemo wspominał i ciągle to powtarzamy, ale kurde, rozwala nas natłok pracy. A ja wybrałem się na taki spacer w sumie po Mazowszu, okolice Legionowa. I przy okazji tego spaceru pokażę Wam mojej własnej produkcji rację żywnościową, którą sam sobie szykuję, i trochę Wam o tej racji opowiem, bo wrzuciłem fotkę, ostatnio szykowałem sobie kolejną partię tych racji i wrzuciłem fotkę na grupę. No i pytaliście o tą rację, co tam jest, jak się sprawdza i tak dalej, więc troszkę opowiem Wam o tym, jak ja sobie takie racje szykuję i otworzę, po prostu pokażę Wam. Akurat nie jestem jakoś szczególnie głodny, ale zobaczycie, co w skład takiej racji wchodzi. No i tyle. Oj, dobra, słuchajcie, udało się znaleźć jakąś miejscówkę. A mój statyw nie jest idealny i pewnie trochę może trząść obrazem, ale no takie są warunki, a nie inne. Racja żywnościowa. Zanim pokażę Wam tą rację, to bo jest masa rozwiązań, można powiedzieć, gotowych, tak? Na rynku, nie wiem, czy to na Elixie, na Allegro, ogólnie w internecie łatwo jest dostać gotowe racje, czy to Armii Polskiej, ala Armii Polskiej, czyli takie wersje bardziej komercyjne dla rynku cywilnego, ale też produkowane przez ARPOL, czyli praktycznie tożsame z tym, co idzie dla wojska. Bardzo łatwo jest kupić rację Armii Amerykańskiej, słynne MRE, racje francuskie, no jest z tego generalnie masa. Ja przetestowałem chyba wszystkie te racje, które są łatwo dostępne. I to jest, mój wniosek jest taki, że jest to fajna rzecz, żeby spróbować, ale generalnie jeżeli macie to wcinać, czy podczas trzydniowej wędrówki gdzieś, czy ogólnie żywić się w terenie, to się przejada. W ogóle MRE, ja nawet już nie mogę patrzeć na amerykańskie MRE, mimo tego, że na początku, jak te racje w ogóle złapałem w rękę, to byłem nimi zajarany, a przejada się to. I mój wniosek końcowy był taki, że spróbuję sobie stworzyć coś, co lubię jeść, co generalnie kupuję tak czy siak, jak idę gdzieś do lasu, czy na jakąś tam wędrówkę i tak to zjadam, więc stwierdziłem, że przygotuję sobie, no i w razie W, żeby mieć coś takiego w domu, to przygotuję to sobie zawczasu, spakuję i po prostu przed wyjściem zgarnę to z szuflady, z domu czy z samochodu i wrzucę w plecak i nie będę się martwił, czy będę miał przez tą dobę mniej więcej co jeść, tak? Bo tak zakładałem sobie, patrząc też, opierając się na jakiejś wiedzy z internetu, którą już ktoś inny przetestował, że gdzieś taka racja powinna mieć w okolicach 3000 kilokalorii, tak? Moje zapotrzebowanie kaloryczne na dobę to jest gdzieś w okolicach, wiadomo, że bez jakiegoś ciężkiego wysiłku, ale normalnie to jest 2700 kilokalorii, więc ja celowałem tak, żeby te trochę ponad 3000 w takiej racji mieć, przy założeniu, że no, że powinno mi to starczyć, tak? No w razie W wiadomo, że przy jakimś marszu 50 czy 20 km to może być mało, ale to jest dostosowane raczej do takich sytuacji, gdzie maksymalnie do 20 km marszu plus nocleg w lesie, i to w założeniu powinno mi wystarczyć. Więc pokazuję już, jak to wygląda, i omawiam, co następuje. Tak wygląda taka racja. Tu jest spakowana, jest próżniowo w folii moletowanej, to jest folia 20. I to jest racja ze starszego mojego rzutu, bo wtedy jeszcze nie miałem folii 28, czyli szerszej. Po prostu wąski kołnierz i musiałem napchać taki zestaw
do węższego po prostu worka, czyli to jest worek 20. Jest to zapakowane próżniowo, bo udało mi się dorwać chyba za 100 w Lidlu pakowarkę próżniową, która naprawdę radzi sobie bardzo dobrze i w sumie nie widzę potrzeby wydawania na taką pakowarkę więcej. Mam znajomego, który wydał na pakowarkę chyba ponad 300. Jak ją oglądałem, bo przyszła do nas do roboty, to nie wyglądało to w ogóle jakoś na coś super lepszego niż ta zwykła pakowarka próżniowa, którą ja kupiłem akurat w Lidlu, tak? Folię chyba kupiłem, albo ją miałem w zestawie, albo kupiłem ją przy okazji tego zakupu pakowarki, jakiś zapas folii w Lidlu i też tej 20, bo później dokupiłem sobie 28. W tej wersji na kołnierzu 20, podwójnie zgrzana, bo czasami dla pewności lepiej, to nie kosztuje dużo czasu. Nie wiem, czy to widać, ale zgrzew jest podwójny, żeby nie puściło to powietrza. No i w plecaku akurat to jest 40-litrowy plecak. No to takich racji, jakbym się uparł, to zapakowałbym jeszcze kilka. Akurat nie mam jakichś dużo gratów, ale spokojnie można na to miejsce w plecaku w takim przypakowaniu się jednodniowym znaleźć. Otwieram i omawiam to, co jest najbardziej istotne, czyli zawartość tej mojej racji. Generalnie według mnie nie musi być to zapakowane próżniowo, tak? No jest to jakieś ułatwienie, ale równie dobrze myślę, można taką rację zapakować w jakiś fajny, na przykład w IKEA można tanio kupić takie większe worki strunowe i zapakować sobie od tak po prostu. Dużym plusem takiej racji jest to, że jak jedziemy gdzieś na jakiś wypad, to ja z reguły, robiąc zakupy przed samym pójściem w teren, zapominam o masie rzeczy, które powinienem ze sobą zabrać i później jest problem. A w takiej racji już jakoś to sobie przemyślałem i raczej mam to, z czego korzystam i co potrzebuję mieć. A więc będę leciał tak, jak jest to zapakowane. Pierwsza rzecz, podstawa, czyli wkład mięsny, konserwa mięsna, to jest gulasz angielski. On ma prawie 600 kilokalorii w takiej puszeczce. I to jest, bardzo lubię gulasz angielski ze znanego dyskontu z robaczkiem, z owadem. Gulasz angielski jest chyba moją ulubioną konserwą. O, kłady śmigają. I to jest dobra podstawa do różnych posiłków, bo to można zjeść na zimno, to można zmieszać z makaronem, z ryżem i z jakimś sosem, albo nawet z czymś znalezionym, jakimś warzywem i zrobić sobie z tego ciepły posiłek. Można zjeść całość, można zjeść pół, syte i smaczne. Od razu jest to doprawione. Mogą być inne, mogą być krakusy. Generalnie ja tą konserwę bardzo lubię i najczęściej ją wrzucam. Kolejny wkład, akurat mięsny, to jest pasztet, zwykły pasztet taki w sreberku. Ja wrzucam sobie do racji zamiennie, bo o ile gulasz angielski jest prawie w każdej, bo go uwielbiam, to tutaj sobie rotuję i to czasami jest jakaś makrela w konserwie, czasami to jest inny pasztet, czasami to są filety z kurczaka w konserwie, więc ten drugi dodatek, taki bardziej kanapkowy, można powiedzieć śniadaniowy, tym sobie rotuję i zmieniam sobie to raz na jakiś czas. Pakiecik. To jest taki, w sumie to chyba w skład każdej racji żywnościowej wchodzi taki zestaw przydasi. W polskich racjach on jest bardzo rozbudowany, bo tu mamy jakieś kupę różnych dodatków, różnych dziwnych. Ja w swoim takim pakieciku mam takie rzeczy, można powiedzieć, higieniczno-bonusowe, czyli mam zawsze paczkę chusteczek. Różnie, czasami żeby upchnąć sobie, jak zostaje mi gdzieś miejsca w racji, to dorzucam jeszcze jedną paczkę chusteczek higienicznych. Małą paczkę nawilżanych chusteczek, sztuk 15.
do wytarcia rąk, do jakichś tam czynności higienicznych. Tu mam też dwie tabletki multivitamina musujące do rozpuszczenia w wodzie. Herbatę sztuk 4. Wrzucam tak różnie, ile mi się wrzuci, ale to jest czas. No z reguły to są 4 zwykłe malinowe herbaty. Dwie kostki rosołowe, bo na przykład w racji pokażę, mam ryż albo makaron i jak gotuję go sobie, to wrzucam kostkę rosołową, on przez to jakby nie wymaga dodatkowego doprawiania i też łapie ten sok, tak, znaczy smak taki rosołowy, który ja osobiście lubię. No i paczka zapałek, żeby mieć w razie czego. Z reguły mam przy sobie jakieś źródło ognia inne, a nawet kilka, ale zapałek akurat nigdy za wiele. Nie mam każdej racji cukru, bo cukru nie używam, takiego w saszetkach, nie słodzę po prostu ani herbaty, ani potraw, ani kawy. I nie mam pieprzu i soli, bo pieprz i sól zawsze mam w takim podręcznym przyborniku poza wszystkim, więc nie dorzucam go specjalnie do racji, bo i tak go mam w takim z reguły w przyborniku z kartuszem i z kuchenką, więc dlatego nie mam ich po prostu ze sobą w racji. I to jest taki przybornik, raczej taką zawartość używam, to nie są rzeczy, które mi później zostają, bo herbaty wypijam, zapałki nie zawsze, ale to nawet jak ich nie wykorzystam, to później wrzucę gdzieś do samochodu i sobie leżą. A chusteczki, czy katar, czy potrzeby fizjologiczne zawsze mam ze sobą. Z reguły mam też większą paczkę, ale korzystam z tego. Woreczek ryżu, 200 gram. To jest taki dopychacz do zastosowania z gulaszem i zrobienie z tego dania. Ryż można ugotować z kostką rosołową i to też jest od biedy jakieś danie. Można też, na przykład chodząc gdzieś po terenach różnych, na przykład trafić na sad i zerwać parę jabłek. I ryż z jabłkami też jest bardzo dobry jako posiłek. Zapychacz. Czasami zamiennie wrzucam do tego makaron w różnych formie. Często zostają jakieś takie porcje makaronu niewykorzystane w domu. Gdzieś po około 100 gram pakuję wtedy w strunówki i wrzucam sobie do racji. To są wstążki, jakieś kolanka, coś co jest za małe, żeby zrobić z tego cały obiad w domu, a akurat do racji chodzi idealnie. Pieczywko, deski. 4, akurat 4, najzwyklejsze takie deski, chyba pszenne albo żytnie, już nie pamiętam, różne wrzucam. Też wiedry lubię je, są lepsze niż jakieś markowe według mnie, smakowo, bardziej takie wyraziste. Mają bardzo długi termin przydatności, są dosyć kaloryczne, no i przede wszystkim ten termin przydatności, tak? To jest coś, co ma być namiastką pieczywa, właśnie w zestawie z pasztetem albo z rybką. Opcja śniadaniowa. No i tutaj już mamy tak, sezamki. To jest jeden bardzo kaloryczna rzecz. Ja osobiście uwielbiam sezamki i to jest jeden z takich elementów, których w racji mam dużo, czyli przekąsek, bo maszerując sobie czy robiąc taki przystanek na przykład jak teraz w trakcie marszu, jest to coś, co nie wymaga obróbki termicznej, a można to łatwo, dosyć czysto skonsumować. Więc sezamki to jest jedna z przekąsek uniwersalnych, które można po prostu zatrzymać się na minutę albo nawet w trakcie marszu sobie zarzucić i uzupełnić energię. Pestki dyni, lekko solone, prażone, kolejna przekąska. W ogóle są to też jest w biedrze chyba i ogólnie dostępne. Tu są akurat pestki dyni, ale są jeszcze prażona kukurydza. Bardzo lubię taką przekąskę. To jest słone. W 100 gramach ma
558 kilokalorii, a gram tu jest 40, czyli około gdzieś, no można przyjąć, że około 200 kilokalorii w takim czymś jest. To jest sporo, jak na 40 gram i rzeczywiście jak wsuniecie coś takiego, to czujecie, że zjedliście coś takiego bardziej konkretnego. Dwa gorące kubki, czyli drugie danie w postaci zupy albo lunchyk, brunchyk, jak to się tam nazywa. Łatwo przygotować, też nie wymaga to dużo zachodu, wystarczy wrzątek, kawałek kubka. Ja lubię, no to może nie jest najzdrowsza przekąska, najzdrowsza rzecz, ale jem to w domu, nie jem takich rzeczy, jem to tylko w terenie i to naprawdę, zwłaszcza po, nie wiem, jak jest nam zimno, albo zwłaszcza jak jest zimno, to podnosi morale. Taki ciepły rosołek, nawet z proszku, super akcja. Czekolada mleczna, półki średniej, ale kakao ma, nie wiem ile ma kakao, momencik. No nie ma, tłuszcz kakaowy, nie jest to jakiś kozacki skład, trochę tutaj przyjanuszowałem i wziąłem wersję ekonomiczną, ale w 100 gramach 550 kilokalorii, a to jest akurat 100 gram, czyli taka, to jest wiadomo, to jest cukier i kupa węglowodanów, ale też energetycznie, no to jest, tutaj nawet piszą, że to jest 7% jakby zapotrzebowania dziennego, tak? Czyli taka czekolada. Raz rzucam gorzką, raz rzucam mleczną, też różne te czekolady. Czasami gdzieś to się dostanie, coś tam zostają takie czekolady, to je po prostu rzucam. A, herbatniki, też przekąska. W jednej porcji jest 61 kilokalorii, czyli no tak jak sezamki, tak? Poza tym to jest tak małe i tak lekkie, że można to gdzieś tam i tanie poupychać. Mieć zawsze to zjem. Batonik, zwykły batonik, wafelek. Kolejna słodycz. Na co dzień, mimo tego, że może wyglądam, ale nie jadam tyle słodyczy, ale jak gdzieś się maszeruje, jest zimno, to wtedy te słodycze zupełnie inaczej mi wchodzą niż tak na co dzień. Dwie saszetki kawy, trzy w jednym, rozpuszczalnej. Wiem, że to jest profanacja, bo kawa powinna być parzona. Fusiasta. Ja jakoś nie jestem kawoszem. Taki napój jest ciepły, jest słodki, jest energetyczny. Z tego co pamiętam, sporo tych kalorii, bo to jest już z cukrem, już z jakąś tam śmietanką i kawa rozpuszczalna razy dwa na rano, na wieczór albo no, jakby na porcję dobową w zupełności starcza. Tanie, też jest tanie, bo opakowanie chyba 30 saszetek właśnie w tym samym sklepie, co mówiłem poprzednio, kosztuje 5 zł. Czyli koszt jednostkowy jest bardzo niski. No i dwa worki, 35 litrów zwykłe, żeby te śmieci spakować, zabrać, bo śmieci w lesie nie zostawiamy. Jeden worek na spożywkę, drugi na przykład na puszki, na inne śmieci. Więc tak ta moja racja się prezentuje. Tak jak wspomniałem, jej plus jest taki dla mnie przede wszystkim, że są w niej rzeczy, które lubię i jem. I nie przejadają mi się, tak jak przejadą mi się MRE. Polskie racje w ogóle mi nie smakują. Na przykład dania główne są dla mnie parszywe i nawet psu bym ich chyba nie dał. Po prostu okrutnie mi nie smakują. A w takiej racji i też jakby to jest zestaw, który wiem, że w przeciągu doby, jak wyjdę na nockę do lasu, to jest coś, co spożyję i nie wróci to ze mną. Nie tak jak w racjach, że zostaną nam jakieś łyżki, coś, takie pakiety, gumy do rzucia, coś, co zawsze zostaje. Tutaj raczej z tej racji to, co mam, zjadam, nie biorę, nie wrzucam dodatkowego prowiantu, jem to. Chyba że mamy jakiś cel, że idziemy i zrobimy sobie, ugotujemy w lesie coś fajnego, no to wtedy taka racja, już nie mam potrzeby jej zabierać. Ale na taki właśnie wypad jednodniowy, tu jest taki set,
który jest zupełnie wystarczający. To jest moja propozycja. Myślę, że fajnie skompletować sobie coś takiego według swoich preferencji. Termin ważności takiej racji. Najkrótszy termin ważności mają bodajże ma pieczywo. I tak jak patrzyłem, kończy się w kwietniu 2020 roku. Rację składałem pod koniec 2018 roku, czyli gdzieś myślę, że spokojnie półtora roku do nawet dwóch lat myślę, że taka racja może odpowiednio przechowywana wytrzymać. Raczej to są rzeczy, które się nie powinny popsuć, dodatkowo zapakowane próżniowo powinny wytrzymać jeszcze dłużej. Koszt stworzenia takiej racji w totalu to jest gdzieś w okolicach 23-24 zł już, wliczając to folię, nie wliczałem amortyzacji i ceny pakowarki. Ale same składniki to różnie w zależności od tego, bo te ceny są trochę płynne. Pasztety czasami można kupić, no generalnie wszystko to można kupić taniej na jakiś, łapiąc to na promocjach. I ja będąc w sklepie, jak widzę na przykład jakieś popakowane czasami zupki po 5 sztuk na promocji, to przy okazji swoich zakupów, innych takich codziennych, dorzucam to sobie i później jakby dobieram, tak? Więc myślę, że nawet taką rację, no nie jest jakaś górna półka, ale są to rzeczy jak najbardziej zjadliwe i mi smakujące. Myślę, że można też spokojnie z podobnych produktów właśnie gdzieś tam czyhając na te promocje zmieścić się nawet, myślę, że nawet poniżej 20 zł, jakby się bardzo postarać. I co mogę wam, myślę, że mogę wam polecić, bo to jest, wymaga to trochę pracy, żeby to skompletować, zapakować, ale ja na to poświęcam raz na jakiś czas jeden wieczór, gdzie tych racji robię sobie na przykład 10 i mam spokój na kilka długich miesięcy, tak? Więc to jest, a myślę, że warto, bo są pytania o różne racje, właśnie. No fajnie, fajnie jest je spróbować, ale uwierzcie mi, ja zjadłem kilka kartonów MRE już w swoim życiu i nie mogę na te racje patrzeć. Wożę w samochodzie, jeszcze mi zostały chyba ze dwie i po prostu nie mogę ich zmęczyć. Wiem, że już powinienem je zjeść, ale jakoś się nie mogę przemóc, zwłaszcza, że mam coś, co mi dużo bardziej smakuje i tyle. No. Więc pytaliście, pokazuję. Zachęcam was, jeżeli macie jakieś uwagi, co można by było. A, kurde, zapomniałem, bo to jest starszego typu racja. Do nowszych racji wrzucam jeszcze do przybornika w tak zwanej samarce, czyli w małej strunówce, dwa waciki takie kosmetyczne nasączone płynem do mycia naczyń, detergentem, bo to się przydaje gdzieś przepłukać menażkę. I zwykłe waciki kosmetyczne, one się przydają jako rozpałka. I zmoczone na przykład wodą też do obmycia kubka, to jest dużo bardziej według mnie higieniczne niż płukanie samą wodą albo mycie kubka jakimiś nawilżanymi chusteczkami, więc tu akurat nie było wacików, ale teraz staram się je dorzucać, plus te waciki nasączone detergentem jakimś do mycia naczyń. Piszcie w komentarzach, co sądzicie o takiej racji, czy robicie swoje racje, ewentualnie co do nich wrzucacie. No i tyle. I do zobaczenia na następnych naszych filmikach, wyprawach, testach, recenzjach. Co będzie, to będzie. Cześć!